spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona, najprościej z rozpaczy. Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor. Jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milknął w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Ktoś chce coś swojego przekazać. Ja na przykład
mówię forensy, psychiatra, to na teorii właśnie. A teraz ten coś może sobie podobić. Na przykład mam takie zdarzenie, tam im to się pracowali. Taka jaka jest dziewczyna z ulicy przyjechła, to ma pijaczka, ona już uciekała do kościoła. Ja powiem, na co się stało? Ona miała taki taki pijaczki. Ja mówię, stałem na ulicy, mówię, osypał śmiech, zrobił śmiech. Jestem żołnierzem, studentka w wyższej komunii. To tak właśnie powiedzę na co dzień, to jest więcej coś życia, że ktoś przychodzi, spędzając swoje ciało w takie bardzo rzeczy, do wyrównania, ma pewną wielką historię, że latem się żołnierzem, pierwsza komunia, to ją śmiech usypał. To jest to właśnie powiedzę na co dzień. To jest taka, że coś ktoś chce o tym razem powiedzieć. I taki dziewczynce chory, ja mam takie serduszko plastikowe. Teraz lubię to serduszko. No i innego wtedy, jak przewozili, ja szukałem po ciemku z tego serduszka i znalazłem i powiesiłem w kościele koło linii. To jest takie przeżycie, taka poezja życia. Serdusz taki, który można przekazać ludziom, choć niewymyślonych, ale to samo się znalazło. I właśnie każdy z was jest coś takiego podobnego przeżył. I to jest ta poezja na co dzień. Coś dziwnego takiego i ładnego, co się chce komuś przekazać. To jest mówić trudno do takiego grona tych bardzo pisarzy i młodzi, bo to się głupi się zupełnie, ale no coś może, ktoś z tego, co mówię, może tam pamiętać. To taki wiersz, że czytam, taki nazwę. Dwa osioły. Przyszedł osiołek, widzieli pan nozy. Tręczył mi nosem, pytał oszami. Osiołek tu mówię, ode mnie łapę. Jeśli z radości, tak mi płakali. Tłumaczył Jezus uroko, z kobietkami przypadnie palma. A książku mówię, nie wiem co dalej. Mówię, za twoja to barwa z palma. Ksiądz jej osiołek, rękami razem, palmy jak oczy, co tu się złocą, potem milkną, uszedł z studą, jak dwa osiołki lepiej. Nie można tutaj tych rzeczy w linii drukować na przykład.
jestem 17-latką, bo dopiero w latach 15 drukuję się. Bo przedtem to nie bardzo mogłem, bo nie było gdzie, te ruchy po wierszy indykowano. Jeden z najsłynniejszych wierszy jest podpisany słowami „Sen od głupich dzieci”. My bardzo długo dyskutowaliśmy na temat tego właśnie ostatniego wersu wiersza i dzieci chciałyby z ust księdza usłyszeć, dlaczego taki wers kończy ten wiersz. Tak złożyło się, że do czasu salinowskiego tylko uczysz, ale dzieci nie rozumieją. Uważano, że takie dzieci to należy. No i tak dużo, że ja dostałem takie szkoły właśnie. Takich dzieci, tysiąc dzieci specjalnych trosk. I mówią, że dzieci rozwinięte. No i właśnie, ale mieli nauczyły mnie dzieci bardzo. No chciałem mówić szczegółami, na przykład. Tak, to jak, tak, jaki ma dziób, jaki ma jakie. Tak nauczyłem się o tych dziećmi szczegółami. Jak to jest opowiadane, to mi się krok. Jak to? Jaki ma nam to jest właśnie dzieci takie rzucanie troski, rzucanie pomoczone na to szczęście. Jak to się wynaczy? Na to do drugiej wieczy, bo to ten rząd taki jest trochę, ale ja o tych drugiej wieczy, ale to one każdy się nie obraziły na to. Przyrody, miałem tych genialnego profesora, to mnie uczył przyrody prywatnej. To na emeryturze pan miał czas, prawie tak jak ktoś uczy się angielskiego czy innego, tak mnie uczył przyrody. Ja byłem na wsi, siedem wtedy, on mnie prowadzał po lasach, po łąkach i dużo nauczył. Ja już się zapominałem to wszystko, ale on mnie odkrył ten piękny świat przyrody, 10 tysięcy gatunków żuków jest. Jak to wszystko jest ponazywane, bo że należy nazwy na takie maleńkie pośrodki, każdy inny, prawda, bo na prostu podziwiać. Ja tyle od niego skorzystałem. Tak. Nauczył, miał dużo czasu na emeryturze i właśnie tak. Tak, to jeszcze jest sporo tych rzeczy nie moich, przekazanych przez tego człowieka, ale jestem to, który przewłaszczyłem wtedy to właśnie. To był taki las, najpierw nasz uprawa, potem młody, potem Drągowice. Ile jest nas na przykład należy taki rosnący las. I to wiedzą myślicy, prawda, czyli przyrodni. Czy ksiądz pamięta wszystkie swoje wiersze i który z nich jest pierwszy? Ostatniego nie pamiętam.
takie długie, jeszcze się tak, ale gdzieś się śmiało, że sam wydało, bo ktoś nie odzywa, a to jedno się co. A to tak wystarczony, dawno nic nie mówiłem. Ja mówiłem, gdzie się następnie mają tej wystąpienia, a potem mówiłem, jak do domu wróciłem. Może coś jeszcze, ja od tego się pan wypuścił. Ja kocham ludzi i przyrodę. Zadziwiam się czasem również nad takimi szczegółami w tej naszej przyrodzie, którą stworzył. Wierszy nie piszę, natomiast księdza profesora wiersze mogę czytać cały dzień. I nazywam księdza współczesnym świętym Franciszkiem, tych od ptaszków. Czy ksiądz mi to wybaczy? Proszę o odpowiedź. Bardzo prosiłam o moje pytanie. Ja nie pytanie, ale chciałam powiedzieć, proszę mnie nie filmować. Mówi w moich różnych trudnych chwilach życia. Ta książka Jestem, bo jesteś bardzo mi dużo dała. Podziwiam pokorę księdza, która przebija we wszystkim tym, co ksiądz mówi, zwłaszcza w tym zbiorze wierszy przed kapłaństwem Greka. Dla mnie pokora to jest bardzo trudna cnota. Druga rzecz, to ja podziwiam i zachwycam się językiem księdza, który bardzo odbiega mi w kazaniach, czy w tym zbiorze dwóch krzyżowych od języka kościelnego, bo na przykład ksiądz pisze tak, święty Jan Chrzciciel chudy umartwiony łykał szarańcze, to znaczy wielkie agresywne koniki polne, jak ostrygi, jeszcze osładzał miodem leśnym. Świństwo posłodzone czy postolone jest zawsze świństwo. To nie jest język zwykłych kościelnych kazań. Tak. Świński kawał powiem. Świński kawał, kawał świński. Ale jeszcze zachwyciła mnie taka droga krzyżowa, która wstęp jest taki. Czasem tak wygląda, tytuł jest Milczenie, a zaczyna się tak. Czasem tak wygląda, jakbyśmy wygłaszali 14 homilii w czasie jednego nabożeństwa drogi krzyżowej. I dalej przy każdej stacji są po prostu tylko krótkie, jednozdaniowe, powiedzmy księdza refleksje. Przy pierwszej na przykład, pomódlmy się za niesłusznie oskarżonych, za kogoś, komu odebrano dobrą opinię. Jeszcze raz dziękuję księdzu za to, że ksiądz jest, państwu za cierpliwość.
jeszcze długa druga powrotna, spotkania niestety też trwają, są męczące. Dziękujemy za przybycie, dziękujemy za obecność. Przeżywamy w dniach obecnych dni kultury chrześcijańskiej i możemy w tym czasie wygrać Boga na różne sposoby. I w dziełach artystów, które mamy na tej sali, i w muzyce, i w grze aktorów. Ale spotkać i odkryć tajemnicę Boga możemy także w drugim człowieku, przede wszystkim w drugim człowieku. I cieszymy się, że tego Boga poprzez swoją poezję, ale także życie mogliśmy poznać dzięki księdzu profesorowi. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Co najważniejsze.